far, how did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Dobra, weź tu pejdź, zapraszam. Chodź, przed kamerą. Chodź. Dobra, tak rozpoczniemy wywiad, trochę nietypowo, ale chodź tutaj, chodź. Tutaj. Dobra. O tutaj, o tak, bądź tutaj. Podjąłem decyzję, wiesz, za szybko. Przekalkulowałem to, żeby się do nich przygotować. Byłem w terminie. Czarny Polak, nie robią na tobie wrażenia warunki fizyczne Kaspra Miklasza? Nie, nie. Aż Czarny Polak wpadł. A ja drugą redakcję. Ja go tylko wygilkotowałem. Kasper Miklasz, który po dzisiejszej konferencji ma już chyba 3 walki do przodu zapewnione. I o to chodzi. Mają być pieniądze na stole i walczymy. Trzeba zarabiać sos. Kasper, jak wrażenia po dzisiejszym panelu, po twoim panelu dzisiejszej konferencji? Bardzo dobrze. W końcu mogłem się odpalić. Tak z głową, ale się odpaliłem i... Mam nadzieję, że dostanę te 3 walki kolejne i sobie zarobię kolejne pieniążki łatwo. Po kolei. Największym zadymiarzem w zasadzie byłeś w konfrontacji z Łukaszem Karpińskim. Pytanie, co dokładnie między wami jest? Jaka jest geneza tego konfliktu? No to już, kurde, ostatnio Sonic nawijał, ja też nawijałem. Nie chcę się cały czas drążyć tego jednego tematu. Kiedyś może do mnie przyjedziesz, sobie usiądziemy, porozmawiamy. Nie chcę się cały czas rozwijać na ten temat non stop. Mhm. Ale mocno cię zaszedł ci za skórę dzisiaj na konferencji. Wkurwił mnie. Nie będzie do mnie mówił, że się do kogoś pucuje, nie wiem. Takie słowa to niech on używa do dziewczyn, które bije. No. Czyli te informacje też do ciebie spływały, jeżeli chodzi o jego poczynania, bo mocno w internecie dużo oskarżeń w kierunku Łukasza pada. No, ale to ostatnio przecież jakieś 3 kobiety go przecież zgłosiły, jakiś gości. Filmik na YouTube nawet nagro, widziałem to. No. Dlatego mówię, no, niech bije dalej kobiety. No. Ale rozumiem, że w klatce raczej zmierzyć się chyba byście nie mogli, bo jednak warunki, doświadczenie ostatnio, jest po twojej stronie. Ostatnio przecież ze Sonika chciałem wejść, co rozmawiałem z organizatorami, no co ty Kasper, tylko zabijesz. Mówię, dawaj kurwa, za darmo mówię, się rozgrzeję, mówię, najebie mój tyle. Wrócił trochę taki stary Kasper Miklasz, bo my pamiętamy cię z pojedynków Choćby na Gromdzie, to ty faktycznie ten krótki ląd miałeś i lubiłeś poddymić. No słuchaj, jestem teraz we frikach, tak, tutaj można dymić. Jestem w sportowej federacji i nie dymię. Dlaczego? Bo mam szacunek do federacji, tam nie można dymić, bo jestem sportowcem, a tu są friki, sami się proszą o to, żeby dymić, są dymy i mają dymy. No bo z Hunterem raczej szacuneczek i tutaj złej krwi między wami nie ma. Szacuneczek będzie do końca, bardzo dobrze się znamy. Co, będziemy się napierdzielać w sobotę i wtedy na chwilę będziemy wrogami, bo będziemy sobie dawać po mordzie. A co możesz powiedzieć o Hunterze? No bo domyślam się, że jeżeli jak otrzymałeś informację, że będziesz walczył z Hunterem, no to jakiś delikatny research, jakieś informacje do ciebie spływały, jeżeli chodzi o niego. Szczerze pomyślałem, bo ostatnio walczyłem z 2 czy 3 zgromdzierzami, z którymi wygrałem, ale to formułę MMA. Mówię, czemu nie? Będę miał 3. walkę z zawodnikiem z Gromdy, mówię, chciałbym ją wygrać, utrzeć trochę nosa tam dla prezesa z tamtej federacji. No już nie chcę mi się mówić na ten temat. No i co, Hunter jest bardzo dobrym zawodnikiem i chcę pokazać, że jestem lepszy po prostu. No. A ta formuła walki bardziej promuje ciebie czy twojego przeciwnika? No bo ty walki na zasadach MMA już kilka masz. Kurczę, Hunter chciał, z tego co wiem, w K1. Ja dostałem w K1 ofertę, rozmawiałem ze swoim menadżerem, czy u mnie w MMA, bo powiedzieli, że rzucili ofertę na stół K1. Ja mówię, dobra, spoko, bierzemy to. Też w stójce wszystkie walki lubię toczyć. Mówię, to co, będzie dobra napierdolanka, bo będziemy szli do przodu po prostu i tyle. Gdybyś miał aktualnie wybrać swoją zawodową drogę, bo ja ją trochę śledzę i nie do końca wiem, w którym kierunku ty aktualnie zmierzasz. Walki na gołe pięści, walki freakfightowe, czy zawodowe MMA? Chciałbyś to cały czas aktywnie przeplatać, czy może w przyszłości już skupić się na jednej konkretnej drodze? Słuchaj, walki na gołe pięści już są odstawione na bok, w ogóle. Już moja ręka po Gromdzie nie jest zdatna do tego, żeby walczyć na gołe pięści. Za żadne pieniądze, chyba że naprawdę wyrzucą na stół bańkę, no to wtedy to ja mogę się bić. No. Na razie chcę się skupić na frikach, na razie to jest jeden skoł w bok, zawodostwo. Będzie dobra oferta z frików, tak jak takiego zawodnika, jakiego ja chcę, wychodzę, walczę i tyle. No.
No jeżeli chodzi o gołe pięści, no to mówisz, że nie wrócisz, ale ja zastanawiam się, czy gdzieś tam w twojej głowie pojawiła się taka chęć rewanżu z Michałem Pasternakiem, no bo wiadomo, w momencie, kiedy wy walczyliście między sobą, to Michał był już bardzo doświadczonym sportowcem, a ty w zasadzie młodym chłopakiem, który w tym sporcie raczkował. My już walczyliśmy drugi raz na Mamawi Popas. To mnie wtedy... Racja. Tak, walczyliśmy. Faktycznie. W stójce wtedy trafiłem go, to walka przyniosła się do parteru. No. Racja, masz rację, faktycznie. Umknęła mi ten pojedynek. Teraz mogłoby to wyglądać inaczej? Czy nadal Michał Pasternak jest bardzo doświadczony zawodnikiem? Michał Pasternak jest bardzo dobrym zawodnikiem. Mamy do siebie szacunek, ale myślę, że w formule K1 miałbym bardzo lepsze szanse niż kurde w MMA. Większe szanse, przepraszam. Mówisz o tym, że chciałbyś... Oho, co za zadyma. No dobra, nieważne. W każdym razie mówisz, że chciałbyś kontynuować walki we Freak Fightach. To czy może na horyzoncie jakiś przeciwnik, z którym chciałbyś się zmierzyć jest? To Tibori. Tak jak powiedziałem na konferencji. Czyli od razu na najmocniejszego freaka, no bo takiego uważany jest Paweł Tyburski. No a jak na zawodowstwach robiłem? Też brałem najlepszych zawodników. Z najlepszym zawodnikiem to jest Pasternak przecież. Denis Stonic z UFC dwie walki miał. Szewczyk, Biernat, Paul Emanuel Gnas teraz w heksagonie walczył o pas. Kurczę, dużo tych zawodników, żeby wymieniać, no jest w moim rekordzie. No tak, patrzę na twoją posturę, na twoje też umiejętności, twój dorobek. Jednym z takich zawodników, którzy bardzo silni są w tej dywizji freakfightowej, można powiedzieć, jest na przykład choćby Denis Labriga. Powiedz mi, jak ty na przykład skupiałbyś się na takim pojedynku? Kurczę, jakbym dostał propozycję, to bym wziął przecież. To jest bezproblemowe, nie odmawiam pojedynków żadnych. Denis Załęcki? Też mogę wziąć. A wielki... Ale myślę, no, że z Labrygą bym miał cięższą przeprawę niż z Denisem. Czyli z tych dwóch wolałbyś? Bym wolał sobie zawalczyć z Labrygą. Nie to, że się boję, czy coś. Ja mogę wyjść nawet teraz. Przecież dają mi walkę, wychodzę, biorę i walczę. Tak? Ale uważam, że Denis Labryga jest bardzo bardziej wymagającym zawodnikiem niż drugi Denis. Okej, a wielki ból? Bo mój przyjaciel z Gdańska. Nie ma opcji, nie walczymy. No właśnie, bo... Tak samo jakbym zobaczył ze swoim trenerem i przyjacielem Robertem Maruszakiem. No to też nie ma sensu przejść. No tak, bo pytałem go wcześniej o ten pojedynek między tobą a Hunterem, no bo to są w zasadzie dwa takie najcięższe pojedynki na tej karcie, nie? I tak sobie myślałem, że drabinkowo fajnie byłoby, gdybyście się spotkali. Więc raczej ta walka odpada. Odpada za żadne pieniądze. Chciałem jeszcze zapytać o twoje wrażenia Patryka Gleby, który przebojem wdarł się w zasadzie i podpisał kontrakt z organizacją KSW. No, walka nie po jego myśli, ale w zasadzie jest KSW i myślisz, czy to jest na przykład fajna droga, jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy wywodzą się z walk na gołe pięści? Co? Uważam, że to jest dobra droga. Chłopak chciał tam być, dążył do tego, zawalczył, jednak mu się nie udało, bo tam dostał takiego lucky puncha w parterze. Powiem ci, że pierwszy raz w życiu takie coś widziałem, ale mam nadzieję, że chłopak się podniesie i wygra kolejny pojedynek i tam namiesza. To Kacper, tak trochę od drugiej strony, bo w zasadzie od tego powinniśmy zacząć. Ja zastanawiam się, jak się czułeś dzisiaj na konferencji pośród tych wszystkich dymów, tego wszystkiego, co się działo. Jak ty się odnajdujesz w ogóle w tej sferze medialnej, jeżeli chodzi o konferencję? Staram się za bardzo nie wnikać. Ale no, czasem mnie uszy już bolały, tak jak dzisiaj też się odpaliłem, to też niepotrzebnie, bo powinienem trzymać tę całą energię na sobotę, ale ciulno, w końcu pokazałem starego Miklasza i tyle. To co, mam nadzieję, że starego i silnego Miklasza zobaczymy już w sobotę. To zobaczycie już w sobotę i polecam dla tych ludzi, co stawiali na Huntera, wycofać i na mnie postawić, bo jest 3 coś kurs, będziecie domy stawiać. Dziękuję, Kacper. Don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.